Cześć kochani, dzień dobry, witajcie. Ja odzywam się dzisiaj do Was o poranku, także mówię bardzo cicho, ponieważ moi domownicy jeszcze śpią. Chciałam się z Wami przywitać i tak naprawdę trochę Wam powiedzieć, co się u nas działo, bo trochę nas tutaj nie było. To znaczy byliśmy, ale nie byliśmy tak regularnie jak zazwyczaj. Słuchajcie, mieliśmy bardzo dużo pracy, więc to nie jest nic takiego, powiedziałam, nadzwyczajnego. Nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Ja w ostatnich dwóch tygodniach, słuchajcie, miałam dwa wyjazdy służbowe, więc nie było mnie najpierw połowę tygodnia, później drugą połowę tygodnia, więc wiecie, ciężko się jeszcze też nagrywa cokolwiek w międzyczasie, jak tak naprawdę próbowałam ogarnąć, wiecie, dom i swoje życie w ostatnim czasie. Także wszystko jest u nas w jak najlepszym porządku, natomiast mieliśmy po prostu bardzo dużo obowiązków zawodowych. Wracamy już do Was. Jak widzieliście na ostatnim filmie, kupiłam sobie rower. I ja wiem, że może dla wielu z Was to się wydaje być takie bardzo trywialne i błah, ale ja się tak cieszę. Słuchajcie, ja mój stary rower kupiłam, ten mój rower poprzedni około 5-6 lat temu, nie pamiętam. No i słuchajcie, ja naprawdę bardzo, bardzo dużo go używałam. To znaczy jeździłam sobie nim do pracy. No generalnie on spełniał funkcję, którą miał spełniać, byłam z niego mega zadowolona. Natomiast już tak ostatnie 2 lata, no to po prostu on się mega, mega psuł. To, że gdzieś tam jego dętka była uszkodzona i wymieniamy ją kilka razy, to było, powiedziałabym, najmniejszy problem. Znaczy było to problematyczne, bo słuchajcie, praktycznie co drugi dzień musiałam pompować opony, tak? Więc było to denerwujące. Natomiast większy problem był taki, że no ten rower po prostu był masywny, on już jakby niedobrze te amortyzacje działały, więc no naprawdę było mi się na nim ciężko, ciężko było mi nim jeździć. A dodatkowo, wiecie, no ja wykonywałam oczywiście jego przeglądy, wydaje mi się, że raz na 2 sezony? Na pewno nie robiłam tego co roku, słuchajcie, na pewno nie. Ale wydaje mi się, że raz na 2 sezony, nie pamiętam jaka jest rekomendacja. No i wiecie, i tam było zawsze mnóstwo rzeczy do naprawy, tak, tu hamulce, tu coś tam, więc jakby ten rower już zaczął, wiecie, generować dużo więcej kosztów, niż tak naprawdę kosztował na samym początku, więc stwierdziłam, że kurczę, może to jest też moment, żeby sobie po prostu wymienić rower na trochę lepszy, więc do tego na niego się zdecydowałam, także cieszę się, że udało mi się go dostać. Powiem Wam, że pojechaliśmy w ogóle po inny rower, no ale ten pan w sklepie, który nas obsługiwał, trochę nam gdzieś tam wytłumaczył, dlaczego to nie jest dobry typ roweru, który chciałam sobie kupić. I rzeczywiście zdecydowaliśmy się na ten. Niestety, słuchajcie, od 2 dni pada deszcz, więc ja nie mogę go nawet wypróbować na zewnątrz. I jestem trochę zawiedziona, bo dzisiaj idę na tenisa, znaczy mam mecz tenisa i pojechałabym sobie spokojnie na te korty, słuchajcie, rowerem, ale patrzę teraz za okno, leje deszcz. No więc chyba sobie podaruję. Może, no wiecie, deszcz nie jest żadnym przeciwwskazaniem do jazdy na rowerze, ale na pewno jest dość nieprzyjemne, także podaruję sobie to. A dlaczego właśnie moi domownicy jeszcze śpią? Tak jakbym powiedziałam, słuchajcie, bo ja właśnie dzisiaj za 1,5 godziny gram mecz, idę na tenis, a po prostu Józio odsypia, bo jest niedziela, jest jedyny wolny dzień, kiedy może sobie tak naprawdę dużo pospać, także ja go nie budzę. Ale słuchajcie, przygotuję nam śniadanko, znaczy przygotuję sobie w głównej mierze, dlatego że zaraz wychodzę, natomiast przygotuję też dla niego, on sobie później odgrzeje po prostu jak wstanie i będę wykorzystywała, słuchajcie, ten boczek wegański, który ostatnio kupiłam, także zapraszam Was do mojej kuchni i już Wam pokażę, jak z niego korzystać. No słuchajcie, ja sobie to już wszystko przygotowałam. To jest ten boczek już pokrojony w kosteczkę. Wygląda on tak, przypomnę Wam. On jest z tej firmy bezmięsny i naprawdę, no, smak tego produktu jest ekstra. Także polecam Wam serdecznie. Tak wygląda pokrojony. Jeszcze sobie, słuchajcie, zerknę, co tam jest w składzie. Tak z ciekawości. No to jest to produkt na bazie białka pszennego, także treść wiedziałam. Mamy, słuchajcie, jajka masełką, bo robię właśnie na tym takim, chyba Wam pokazywałam, takie irlandzkie solone. No i wkroję na koniec szczypiorek i to będzie nasza pyszna jajeczniczka. Thank you.
Słuchajcie, moja jajecznica prawie gotowa. Słuchajcie, dajcie mi znać, jakim jesteście obozem, bo wiem, że są osoby, które lubią jeszcze, jak ta jajecznica tak trochę płynie, jak tutaj. Ja osobiście nienawidzę, więc dla mnie jajecznica musi być bardzo, bardzo ścięta. Tam nic nie może płynąć, absolutnie. Także dajcie mi znać, jaką wy jajecznicę lubicie. Witajcie moi drodzy, jest już kilka godzin później, ja tutaj w towarzystwie kotka, nie wiem czy widzicie. W ogóle powiem wam, że od jakiegoś czasu nasze koty polubiły już te krzesła. Pierwsze tydzień, dwa to były takie, że tak chodziły wokół nich, nie wiedziały dokładnie co robić. Słuchajcie, wróciłam do domu około 16 po moim tenisie, wygrałam mecz, także brawa dla mnie. Słuchajcie, Józio zrobił nam obiad i powiem wam, że ja po tym obiedzie padłam. Spałam ponad 2 godziny, taka byłam, powiem wam, że zmęczona. Także wiecie, później trochę poogarniałam w domu, oczywiście zrobiłam pranie, zdjęłam pranie i ugotowałam lunch nam na jutro do pracy. A teraz tutaj siedzę przy stole, bo słuchajcie, zabieramy się do nauki. Ja będę uczyła się oczywiście tureckiego, bo mam jutro zajęcia i chciałabym się do nich przygotować. Zresztą też ominęłam ostatnio zajęcia z uwagi na wyjazdy w pracy, więc chciałabym sobie powtórzyć materiał. I mój mąż też będzie się uczył, zaraz go tutaj zaproszę i wam poopowiadać, czego on się takiego będzie uczył. A zanim zaczniemy się w ogóle uczyć, to jeszcze zrobię nam, słuchajcie, herbatkę. Tak sobie teraz na to wpadłam, także zabieram was na herbatkę. Często pytacie mnie o to, jakie herbatki pijemy i powiem wam po pierwsze to, że wszystkie herbaty, które posiadamy w naszym domu, to są przywiezione z Turcji. I nieraz wam pokazywałam, że na przykład mamy, wiecie, dużo takich kwiatowych, czyli na przykład tutaj mamy jaśmin, czy na przykład róże. Jak widzicie, to są takie po prostu prawdziwe zasuszone kwiaty. Ponieważ jest już wieczór, to zrobię nam taką przyjemną herbatkę, to znaczy mam na myśli, że zrobię nam taką mieszankę, którą od jakiegoś czasu pijemy bardzo często. Tu mam już po prostu resztki mojego rumianku, który uwielbiam, więc na pewno idziemy w rumianek, na pewno idziemy w melisę, bo słuchajcie, no na wieczór to jest dobry pomysł. I myślę, że dodam trochę mięty, wiecie co, tak dla smaku, tu mam też ususzoną miętę. Także taką herbatkę tutaj nam przygotuję. Powiem wam w ogóle, że jestem mega dumna z mojego męża, że podjął kroki nauki. W sumie mogę wam już zdradzić, że uczy się polskiego, ale zaraz poproszę go, żeby wam opowiedział o tym, dlaczego się na to zdecydował i o co tak naprawdę chodzi. Bo powiem wam jeszcze, że naprawdę jest mega taki teraz jakby zaangażowany i jakby nie chcę mu tego entuzjazmu zabijać, także tym bardziej, wiecie, sam dzisiaj zaproponował, słuchaj, może byśmy się razem pouczyli, to jak ja będę sobie robił moje rzeczy, to ty mi razie, że będziesz pomogła pomagać, a jak ty będziesz się uczyła tureckiego, to ja też ci zawsze mogę pomóc. Więc powiem wam, no pewnie, Józio, co to w ogóle za pytania? Oczywiście, że chcę tak. Kiedyś ktoś z was też się mnie pytał, dlaczego nie uczymy się języków od siebie nawzajem? Moi drodzy, jeżeli żyjecie w parze mieszanej, czyli jakby żyjecie sobie z obcokrajowcem i jeżeli próbowaliście się uczyć języków razem, to zdradźcie mi metodę, bo my naprawdę próbowaliśmy wielokrotnie i to po prostu się nie sprawdza. I to jest z jednej prostej przyczyny, z takiej, że żadne z nas nie jest jakby lingwistami, że żadne z nas nie nauczyło się naszego ojczystego języka w taki sposób, wiecie, książkowy, poprawny. Wiecie, ja mówię po polsku, ale to nie znaczy, że znam wszystkie zasady i umiem je stosować, a tym bardziej nie umiem ich wytłumaczyć komuś, kto naszego języka nie zna. Więc to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Tak samo, jakby wiecie, z tureckim. Mój ziom mówi po turecku, ale czy jego nikt nie nauczył, jak uczyć innych nauki tureckiego, tak? Więc to nie są takie proste rzeczy. To od razu wam mówię. Dlatego oboje po prostu wybieramy jakby zewnętrzne źródła, no bo po prostu, o jaku, cały rumianek mi się, słuchajcie, skończył. No nic, będę się delektowała moją herbatką, bo jest to po prostu ostatni rumianek i wiem już co przywieźć z Turcji, jak teraz będziemy lecieć niedługo.
Już ci zrobiłam małe wprowadzenie. Dobra, mamy jego, ta nasza ofiara. Słuchaj, opowiedz wszystkim, czego ci się będziesz się uczył. Czego? No. No pierwszy... reason. Powód. Powód. Jest. Ale nie, co będziesz się uczył? Czego? A, czego? No. Po polsku. Będziesz się uczył języka polskiego, ty. Tak. Już źle, już źle. Języka polskiego. No. No właśnie. Hurra. No, a powiedz teraz wszystkim, skąd się wzięło, że będziesz się teraz polskiego uczył? Bo muszę, bo mieszkam w Polsce gdzieś 13 lat. Mm-hmm. Trochę dużo. Mm-hmm. I to jest mój pierwszy powód. Mm-hmm. A drugi, ja chcę mówić po polsku moją żoną. O, ze mną chcesz rozmawiać po polsku? Tak, jest jeszcze twoja rodzina. O, jaki ty cute jesteś. Jejku, naprawdę? No. O. I ostatni. No. Muszę mieć certyfikat. Tak. Tak. To jest chyba najważniejszy powód. No, po co ci ten certyfikat? Powiedz, B1. Bo to jest dla... karta pobytu nie czasowi. No nie. Czas no, nie okresowy. Ale paszport też polski możesz. No, paszport. Słuchajcie, tak. Mój już spełnia wszystkie warunki, żeby dostać polski paszport. Poza tym, że nie ma egzaminu, jakby certyfikatu języka polskiego poziomu B1, bo to jest jeden z wymagań, czyli tak, mieszka 10 lat, pracuje tam minimum 5. No bla bla bla. Tak, wszystkie warunki was spełnia, poza tym jednym właśnie certyfikatem. Więc postanowił, że w końcu przysiądzie, zrobi certyfikat, żeby dostać polski paszport. No, a w ogóle opowiedz o tym kursie, bo to jest, słuchajcie, genialne, co znalazłeś. Idealny kurs dla siebie. No, jeszcze mój nauczyciel mówi po turecku. No właśnie, no ale... Nawet ona mieszka w Turcji. W Stambule, tak? W Stambule, tak. Tak. Słuchajcie, Józia znalazł szkołę języka polskiego, którą prowadzą jakby... Kto, nie Turcy to prowadzą, tylko co, jakaś turecka organizacja? Jak to wygląda? Nie, to jest trochę takie mieszane. Mieszane. Tak. Generalnie zatrudnieni tam są lektorzy Polacy, tak? Tak, wszyscy jest Polacy. Tak, wszyscy są Polakami, natomiast wszyscy z nich skończyli turchologię, czyli mówią płynnie w języku tureckim, w związku z czym jakby dla ciebie to jest super, bo wiecie, on się uczy języka polskiego wciąż z native'em, ale ten native mówi w jego języku, więc jest w stanie mu wytłumaczyć jakby wiele rzeczy, bo to jest coś, co ty zawsze narzekałeś, prawda? Że jak chodziłeś o te kursy, że miałeś jakąś nauczycielkę z Litwy i ona ani nie umiała po angielsku, nic nie umiała wytłumaczyć. Tak. No właśnie. I teraz moja nauczycielka. Nauczycielka? Nauczycielka jest bardzo, bardzo... Dobra? Dobra. Dobra. Bo ona zna takie zasady tureckie i zasady po polsku, to jest taki bardzo, tak. bardzo efektywny. No ale też potrafi ci wytłumaczyć, no bo zna twój język, więc jakby wiecie, tak samo jak ja mam lektorkę, która mówi w języku polskim i rozmawiamy o jakichś, nie wiem, konstrukcjach zdań w języku tureckim, no to ona jest nam dużo łatwiej, jakby jest jej łatwiej wytłumaczyć nam te rzeczy po polsku, jakby przekładając na przykład na nasz język, czy też dając po prostu żywe przykłady z naszego języka, wtedy jakby łatwiej się to rozumie i ty w końcu też będziesz mógł. No. Więc ekstra. A mów, dlaczego jest? Ty, czego uczysz się po turecku? Dlaczego ja się uczę tureckiego? Tak. No ja się uczę tureckiego, żeby rozmawiać z twoją mamą. Bo twoja mama nie mówi. To nie dla mnie, bo tylko dla mamy. No nie, no z tobą sobie rozmawiam w innych językach. Nie, no głównie to jest kwestia tego, że wiecie, w Turcji mało osób mówi po angielsku, to po pierwsze jakby ciężko jest tam bez tureckiego, po prostu jest ciężko, no albo jestem po prostu uwiązana, wiecie, żeby dużo wszystko załatwiać z Józiem. No jednak chciałabym to robić sama i być bardziej niezależna. A druga rzecz jest taka, że wiecie, no jakby z mamą Józia, to oczywiście, nie wiem, no pogotujemy sobie razem, albo porozmawiamy o potrawach, albo o pogodzie, no ale to nie są jakieś, wiecie, takie mega głębokie rozmowy, a jednak chciałabym się z nią lepiej komunikować. No i w ogóle z całą twoją rodziną, ale z mamą najbardziej. Więc tak, dlatego ja się uczę tureckiego, no. No to super. Tak. A teraz co robimy? Teraz jak prawdziwe studenty idziemy się uczyć. Homework. Homework, robimy pracę domową. Pracę domową. Chcesz herbatki? Mogę. Zrobiłam rumianek i miedę. Super.
Super, jak zawsze nie mam. Hurra po polsku. Hurra po polsku. Praca domowa. A jaką masz pracę domową? No to jest... mam WhatsApp. Ja też ci powiem moją pracę domową, to mi pomożesz, co? No to jest... Moment. Taki na przykład jest teatr. Teatr, no. Teatr, ale jest taka forma, pracuję w teatrze. Pracuję w teatrze, mhm. Tak. Więc... Tylko z w. W. Mhm. Gdzie? W gdzieś. Mhm, okej. Okay. Ja natomiast mam odpowiedzieć na... Muszę nagrać ustną notatkę na pytanie Enchok Hangi Tour Film Lerden. Hoşlanı risiniz? Türk filmleri mi? Po turecki czy? Mhm. Or en sevdiğiniz film ve sebebi nedir? Więc muszę sobie przygotować to, później to nagrać, jak mówię. No to super. No, ale najpierw muszę zrobić pracę domową inną. No też. Dobra. Başlıyoruz. Başlıyoruz. A po polsku jak będzie? Başlıyoruz. Uh-huh. No, jedziemy. Nie, jedziemy to samochodem. Nie, no tak idziemy. Nie, to idziemy na nogach. Startujemy. Zaczynamy. Zaczynamy. No. Ale też jest startujemy. Nie ma takiego słowa. Nie ma? Nie. Zaczynamy. Zaczynamy. Jest potocznie, ale to nie jest poprawne słowo. Nie ma takiego słowa jak startujemy. Nie wiem, w sumie jest, ale... Zaczynamy. No dobra. Po polsku. Możesz napisać polski. To nie jest po polsku. Polski. No dobra, już teraz to zostaw, ale... A bana tutaj jest po polsku. Patrz. No to książka jest, czekaj. Wiesz, jak jest deprem po polsku? Nie. Trzęsienie ziemi. No, co? Trzęsienie. To trzęsienie, znaczy... Vibration? No, moving, tak. Aha. Trzęsienie ziemi i co? Ziemia. The world. Makes sense. Ale co to znaczy? Deprem. Ale co to znaczy po prostu... Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi. Tak. No. A wiesz, jak jest po polsku Alice Veris listesy? No, lista. Ale czego? Lista zakupy? Zakupów. Zakupów. Mhm. Dobrze. O, a jak jest Saçları taramak? No, Saçları taramak po polsku. Środka? No, szczotka to jest... To ja używam, żeby, tak. Nie. Czesać włosy. Czesać. Mhm. Czesanie. Widzisz, że nic nie umiesz ty. No, jak mogę, no. To jest... Podłączyć studenta. Dobra, teraz tak. Muszę wydrukować. 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 Mogę? Tak. Değiştirmek it's to fasten. Değiştirmek? And şerit it's a belt. No. Değiştirmek is changing. Şerit is line. Okay. Yeah, you should. Mm-hmm. And we have one more word. Mm-hmm. Overtaking someone is sollamak. Sollamak? Like on the level, huh? Okay. Because there is a word reason, hatalı sollamak. Like, but you do it incorrect, this overtake. And hata is mistake. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Oh, I needed this Acele ethmic. No, no, the drivers are actually at your. Mm-hmm. Bu yüzden. Şoförler acele ediyor. Bu yüzden trafik kazalar yapıyor. Bu yüzden trafik kazaları yapıyorlar. Yapıyorlar. Or yaparlar. Yaparlar. It's this. It's about time and times. No, it's the same like yapar. Mm-hmm.